W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o maszynach, które zrewolucjonizowały wiele aspektów życia ludzkiego, jak choćby działania militarne czy ratunkowe. Wywarły one również ogromny wpływ na przemysł filmowy, nadając scenom akcji zupełnie nowe oblicze. Opowiemy również o ich nieco mniej znanym kuzynie, który zaskakuje dzięki swojej nietuzinkowej konstrukcji. W poprzednim odcinku wspomnieliśmy Wam, że istnieją takie maszyny, które aby latać wcale nie potrzebują ogromnych pasów startowych. Pewnie większość widzów w tamtym momencie pomyślała o śmigłowcach, ale czy to są jedyne tego typu maszyny? Zdecydowanie nie. Dobrym tego przykładem jest chociażby wiatrakowiec. Wiatrakowiec? Tak, jest to konstrukcja znacznie mniej znana niż popularny śmigłowiec, dlatego też nazwa może wprawiać w zdziwienie. Czym tak właściwie jest ta maszyna? Wiatrakowiec jest to statek powietrzny wyposażony w wirnik nośny i dodatkowe śmigło, które w zależności od konstrukcji pcha bądź ciągnie naszą maszynę. Dzięki wirnikowi wiatrakowiec na pierwszy rzut oka przypomina nieco śmigłowiec. W pewnym sensie ich budowa jest zbliżona, lecz konstrukcje te posiadają fundamentalne różnice. Wirnik w przeciwieństwie do śmigłowca w przypadku wiatrakowca nie jest napędzany. Obraca się on dzięki autorotacji powstającej poprzez ruch postępowy wiatrakowca wywołany śmigłem. Czyli śmigło rozpędza wiatrakowiec, sprawiając, że porusza się on po ziemi tak jak samolot podczas startu i pod wpływem tego ruchu zaczyna się kręcić wirnik nośny. Zgadza się. Rozkręcający się wirnik wytwarza z kolei siłę nośną, która unosi maszynę. Czyli wiatrakowiec, aby wzbić się w powietrze, potrzebuje nabrać pewnej prędkości, czyli pokonać pewien dystans. Czy zatem na pewno nie potrzebuje żadnego pasa startowego? Rzeczywiście, potrzebna jest pewna wolna przestrzeń, lecz jest ona znacznie mniejsza niż w przypadku samolotu. Dodatkowo w przypadku wiatrakowca nie jest potrzebny specjalnie przygotowany grunt. Myślę, że jest to dobry moment, aby zobrazować naszym widzom działanie wirnika w wiatrakowcu. Do tego doświadczenia wykorzystam część anemometru, czyli przyrządu, który służy do pomiaru prędkości wiatru. Poruszając ręką, łopaty wirnika anemometru natrafiają na opór powietrza, który wprawia w ruch wirnik. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku anemometru mamy do czynienia z poziomą osią obrotu, natomiast w wiatrakowcu jest ona pionowa. Jednak zasada działania jest taka sama. Może czas przejść do głównego bohatera tego odcinka, czyli śmigłowca, w którym właśnie się znajdujemy. Co prawda już częściowo omówiliśmy sobie jego budowę, ale w dalszym ciągu zastanawia mnie, co sprawia, że wznosi się on pionowo i wykonuje te wszystkie skomplikowane manewry. Oczywiście kluczowym elementem jest tutaj wirnik, który jest napędzany przez silnik. Wprawia on w ruch łopaty, z których każda przypomina nieco małe skrzydło. Wprawiając je w ruch, podobnie jak w przypadku skrzydła samolotu, wytwarzamy różnicę ciśnień, co z kolei powoduje powstawanie siły nośnej. Czy jesteśmy w takim razie w stanie w jakiś sposób kontrolować tą siłę? Jest to możliwe dzięki zmianie kąta natarcia łopat, co zresztą pozwala na wykonywanie wszelkich manewrów. Im większy jest wspomniany kąt, tym większa jest też siła nośna. To znaczy, że jeżeli chcielibyśmy wystartować, a łopaty skierowane byłyby poziomo, wtedy śmigłowiec nawet by nie drgnął? Dokładnie tak. W takim razie przekonajmy się, jak siła nośna działa w przypadku śmigłowców, wykonując krótkie doświadczenie. Do tego doświadczenia będziemy potrzebować wagę, w moim przypadku jest to waga laboratoryjna, Wy możecie skorzystać ze zwykłej wagi kuchennej, oraz konstrukcję śmigła napędzanego silnikiem elektrycznym. Śmigło kładziemy na wadze i odczytujemy wskazanie. Wartości otrzymane przy użyciu wagi świadczą o ciężarze przedmiotu, który jest na niej umieszczony. Wielkość ta zależy nie tylko od masy tego przedmiotu, ale także od siły grawitacji, a w konsekwencji od siły nacisku, z jaką dany przedmiot oddziałuje na wagę. Uruchamiamy wirnik. Możemy sprawdzić, w którą stronę porusza się strumień powietrza. Widzimy, że u góry nic się nie dzieje. Zatem strumień powietrza skierowany jest do dołu. Mamy tutaj do czynienia z działaniem siły nośnej, która jest przeciwstawna do siły ciężkości, w związku z czym wskazania na wadze maleją. Sprawdźmy, co stanie się, jeżeli zmienimy kierunek obrotu śmigła. Teraz zmieniłam kierunek obrotu śmigła. Sprawdzimy to przy użyciu kartki. Widzimy, że strumień powietrza skierowany jest ku górze. Mamy tutaj do czynienia z działaniem siły docisku, która jest zgodna z siłą ciężkości, w związku z czym wskazanie na wadze wzrasta.
jak mieliśmy już okazję zobaczyć, siła nośna rzeczywiście działa. Tak, niektóre śmigłowce posiadają naprawdę duży udźwig, co w połączeniu z możliwością lotu w dowolnym kierunku, a także możliwością zawiśnięcia w powietrzu, czyni z nich naprawdę praktyczne maszyny. Chciałabym na moment jeszcze wrócić do budowy śmigłowca, bo mam wrażenie, że umknął nam jeden element w postaci niewielkiego śmigiełka, które znajduje się na ogonie. Do czego ono służy? Choć wygląda niepozornie, pełni ono niebywale ważną rolę. Podczas obrotu głównego wirnika powstaje siła odśrodkowa, która powoduje obrót całego śmigłowca wokół własnej osi. Śmigło na ogonie, które nieprzypadkowo jest ustawione pionowo w osi całego śmigłowca, ma za zadanie kompensować tę siłę, czyli po prostu znosić jej działanie. Czyli bez niego śmigłowiec zacząłby się kręcić niczym wielki stalowy bączek? Dokładnie tak. Wiemy już, że możliwość pionowego startu zapewnia śmigłowcom pewną przewagę nad samolotami. Ale czy jest coś, w czym śmigłowce ustępują samolotom? Tak, śmigłowce mogą przewozić znacznie mniej pasażerów i towarów. Rozwijają również niższe prędkości i mają niższy zasięg. Śmigłowce są niezwykle ciekawymi maszynami, dlatego specjalnie dla naszych najmłodszych widzów pokażemy, jak wykonać prosty helikopter ze zwykłej kartki papieru. Do tego doświadczenia będziemy potrzebować wzór helikoptera, który znajdziecie w linku pod filmikiem, wraz z instrukcją, jak należy go złożyć, oraz nożyczki. Mój model helikoptera jest już gotowy. Sprawdźmy, jak działa. Puszczając helikopter na pewnej wysokości, zaczęła działać na niego siła oporu powietrza, która wprawiła w ruch wirnik. Możecie spotkać również w sklepie z zabawkami takie modele śmigła. Sprawdźmy, jak działają. W nagranej przez nas serii filmów edukacyjnych pokazaliśmy Wam kilka typów maszyn, które wznoszą się w powietrze oraz odpowiedzieliśmy, jak to się dzieje. Jest ich jednak dużo więcej i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli Wam o nich opowiedzieć w kolejnych filmikach edukacyjnych. Jeśli jednak chcecie je wcześniej poznać i zobaczyć, zapraszamy Was do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam ten podniebny świat. Dziękujemy za uwagę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapraszam Was również na kanał Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.